Ile razy można odgrzewać jedzenie? To kluczowe pytanie w czasach, gdy wszyscy dążymy do niemarnowania jedzenia i niewyrzucania nadwyżek do śmietnika. Właściwie pytanie brzmi, ile razy możemy odgrzewać jedzenie bez ryzyka zatrucia pokarmowego? Nikt przecież nie chciałby po talerzu pysznego bigosu lub pierogów rozchorować się. Jak odgrzać smażonego karpia? Wideo. Pamiętajmy, że idealne warunki rozwoju dla chorobotwórczych bakterii to przedział temperatur od 6 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza. Zawsze do zagotowania właściwie można resztki jedzenia podgrzewać tyle razy, ile się zechce, pod warunkiem, że prawidłowo schłodzone jedzenie powtórnie zostanie zagotowane. Jedzenie podgrzewane w mikrofalówce – zdrowe czy szkodliwe? Według wytycznych sanitarno-higienicznych oznacza to, że potrawa jest bezpieczna, jeśli zostanie podgrzana co najmniej do 75 stopni Celsjusza. To znaczy taka temperatura zostanie osiągnięta wewnątrz potrawy. Najlepiej określi to termometr zanurzony w naczyniu, który nie powinien dotykać ani dna naczynia, ani jego boków, aby odczyt był dokładny. Jak przechować potrawy przygotowane na święta? Odgrzewamy tylko schłodzone potrawy. Odgrzewać można jedzenie przechowywane w lodówce przez 2 do 3 dni, pod warunkiem, że we wnętrzu lodówki temperatura nie przekracza 5 stopni Celsjusza. Inaczej resztki jedzenia skolonizuje groźna bakteria ze szczepu Listeria. Jak przechowywać żywność w lodówce? Czego nie trzymać w lodówce? Dlatego jeśli chcemy z nadwyżek żywności korzystać w dłuższym czasie, to należy je zamrozić. Wszystko, co zamrażamy, dobrze jest opisać i opatrzyć datą mrożenia, ponieważ nie każdą potrawę można przechowywać w nieskończoność. Jak długo przechowywać produkty spożywcze w zamrażarce? Kto nie powinien jeść ogrzewanego, wyjątkiem od reguły, że odgrzewane potrawy może jeść każdy? Są kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z upośledzonym układem odpornościowym, na przykład pacjenci onkologiczni w trakcie leczenia. Wymienione osoby mogą jeść jedynie jedzenie, które zostało zamrożone w ciągu 24 godzin po przyrządzeniu. Opracowanie: Anna Śmiałek, Adrianna Ewa Stawska, Anna Szubińska.